rad, także jeśli będzie taka możliwość dla Was, to w Sanktuarium Świętej Teresy jest dobre kolekcyjne, tak jak powiedziałem, wystawione z tych kaset z dochodów dla pielgrzymów, więc będzie być może taka możliwość, to sobie zamieszkacie tam i też kolekcję może przeprowadzicie. Będę rad. I dlatego sobie to weźcie jako zadanie, świadectwo, które będziecie dawać innym ludziom. Bardzo ciężko jest to robić. Chociaż moi drodzy, mój tata, który ma 80. 80. Nie, nie, bo się tak, tak często z nim ostatnio, 3 razy na tydzień jeździłem do lekarza, że już nie wiem, co ja miałem zapamiętać, czy ile ma lat, czy ile ma płytek tych krwi, czy czegoś jeszcze, bo wszystko zapominał. No tak, a to rzeczywiście, to nie on, to ja. Tak jak ta kobieta przychodzi, że nie powiem w kościele brzydko, kobieta do doktora i mówi: panie doktorze, ja mam taką sklerozę, że tylko coś powiem i od razu zapominam. Doktor mówi: i od kiedy to tak? Co od kiedy? Więc dlatego, a teraz oczywiście dalej poważnie.